Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który naprawdę bardzo fajnie przyjęliście. Ostatni odcinek był z Cloudką, możecie go znaleźć tutaj, wchodząc w ten odnośnik, który teraz się wyświetlił. Dzisiaj moim przeciwnikiem jest Alvin. Witam serdecznie. Czyli regularny uczestnik draftów wojen. Dzisiaj dla odmiany weźmiemy go na niefortunne pojedynki i zobaczymy, jak zaprezentuje się na troszkę innej płaszczyźnie. Tutaj jeśli chodzi o zasady, to jest wszystko proste, czyli formacja oraz kapitana wybieramy sobie sami, a wszystko pozostałe będzie wybierało toką fortuny, które właśnie teraz widzicie na ekranie. Mamy naprawdę bardzo ciężki moment na to, żeby te drafty nagrywać, z tego względu, że obecnie jest, kurde, pierdyliard draftów z Afriko, więc mamy nadzieję, że uda nam się przede wszystkim znaleźć. Jeszcze jest środa i nie ma nic do grania praktycznie, więc... Dokładnie, więc może być to bardzo problematyczne, ale zobaczymy. Możemy wystartować za żetonik oczywiście. Dobra. Zobaczymy przede wszystkim, jakie formacje, żeby tutaj coś ciekawego, grywalnego dało. Ja chyba pójdę w tą. Lubię nią grać. Ja właśnie nie mam takiej, którą ja lubię grać, to jest ten problem. Ja mam tutaj kilka ciekawych. No to ja wezmę tą w takim razie. Dobra. Tutaj raczej tajemnicy nie ma, u mnie formacje 4-2-2-2 i kapitan do wyboru również mi się ukazał. Mi się również ukazał. I bardzo się cieszę, że możemy wybrać jako pierwsi kapitana, bo to może być... Podałbym ci rękę w tej sytuacji, bo naprawdę też jestem zadowolony. No i dobra, i teraz jeśli chodzi o pozycje, które będziemy wybierać, możesz sobie wybierać jakąkolwiek chcesz, czyli jakby nie masz obowiązku jechania na przykład po samym składzie, możesz na przykład wziąć ławkę, tylko żebyś się na przykład nie wybierał w momencie, kiedy ja ci powiem, że największa defensywa, bo wtedy oczywiście, że sobie przeskoczysz na środek obrony, nie? Czyli ja teraz kręcę kołem i powiem ci, że statystyka, która będzie decydowała teraz, to jest największy overall, najwyższy overall, czyli zawodnik z najwyższą oceną ogólną. Ale to muszę... Przed tym nacisnąć, rozumiem, tak? Czy bo jeszcze nie nacisnąłem? Jakby bez różnicy, weź sobie co chcesz. Dobra. Idź sobie na jaką formację jak chcesz. Teraz jak jeszcze tego nie zrobiłeś, to... No to już mam. No mogło być lepiej, no ale... Mogło być lepiej? No. O, tutaj też ciekawie, kilka fajnych wyborów jest. Zobaczmy. O, masz ciekawych zawodników? No jest taki jeden dosyć ciekawy, reszta jest, no. Okej, dobra, no to teraz musisz mnie przekonać, z tego względu, że wybieram ci zawodnika kolejnego. O nie, flashbacki z moim draftu, bo ja z Olafem nagrywałem dosłownie przedwczoraj chyba. Ze względu na dzisiejsze spóźnienie, bo troszkę mieliśmy problem z modem, który darł się od godziny około 15 do godziny 17, o której mieliśmy nagrywać, to wybierasz tego zawodnika, którego chcesz. Przyrzekasz? Na swoje życie, że wybieram ci zawodnika, którego powiesz mi, że mam ci wybrać. No to numer 3. Dobra, to niech będzie numer 3. Numer 3. No i teraz w sumie już... Jeśli chodzi o mnie, to powiedz, co tam chcesz ciekawego. A masz coś ciekawego w ogóle? Jest Lewandowski, to nie jest zawodnik, to nie jest to Lewandowski Toty, więc chyba raczej nie. Jest Ben Yedder w pierwszym formie, też Depay, Griezmann. I jednego zawodnika tutaj mam naprawdę ciekawego, on był dość grywalny na samym początku. I jest on gdzieś tutaj, ale to musisz stwierdzić. Czy to będzie numer 2 na przykład? No nie jest to numer 2, ale wezmę. Jest to Memphis Depay, akurat raczej wątpię, że będę nim grał, więc niech będzie to on. Dobra, kręcę. Zobaczmy co ciekawego, czy będą jakieś fajne karty przede wszystkim. Okej, jest nawet fajnie, jest nawet przyjemnie. No jest tak. Zawodnik najniższy. Najniższy. Najniższy pod względem wzrostu. O kurde, 8-4. 8-4. Nie, ja mam polską. Mam nadzieję, że się nie pomylę tutaj. Ja nie dostałem od EA. Problem jest taki, że ten najniższy jest najwolniejszy, co jest dziwne, bo to jest lewy skrzydłowy. Okej. No okej. No to najniższym zawodnikiem jeszcze sprawdzę. Powiem szczerze, kurde, całkiem dobre statystyki jak na tego, jak na zawodnika o takim overallu. 90 tempa na SPD to jest chyba jakiś totalny kostur. Więc tutaj raczej jest git. Dobra, kręcę dalej. Oj, to myślałem się, że coś ciekawego tam jest. Coś ciekawego poleciało, naprawdę. A z ciekawości, jaką masz pozycję do wyboru? SP. SP. To najmniej gwiazdek słabszej nogi do wyboru, kolego. Oj, czekaj. Czekaj, co przynajmniej dwie. Ale mam... Kurde, to czyli będzie dwójeczka. Tak, będzie to on. Ja mam czterech zawodników, którzy mają najniższą... No to wybierasz sobie któregoś z nich. Chłopie. No, no tak mogę się bawić, elegancko. No i gituba, gituba. Oczywiście Weakfoot, tak. Nie było, że szukuję ten zawodnik wzmocniony. Kurde, i powiem szczerze, że... Gdyby nie to, że wiemy, że obecnie trwa event Team of the Season, to totalnie bym nie powiedział, że tocy są tutaj. Tak na dobrą sprawę, ja opinię, żadnego tocy jeszcze nie widziałem. Ja najniższa statystyka strzałów. Statystyka strzałów. Oj, kurde, i mam tego pana, który teraz jest w FSBC, tego Dorsza. On tam w FSBC fajnie wygląda. Ja niestety tylko wersję Inform, raczej też nie. Rozpadł. No dobra, no połączy się. Oj, tu jest jeden fajny zawodnik, co prawda raczej na ławkę. Ikona lub przyszła legenda, czyli jeśli masz kartę ikony, możesz sobie ją wybrać. Nie mam karty ikony, ale... Ale
przyszłą legendę, jeśli masz, no to jak najbardziej też może być. Myślę, że możemy tę kartę zaliczyć jako przyszłą ikonę, albo przyszłą legendę. To... Wierzymy ci na słowo, że tak jest. Dobra, kręcę dalej. Tutaj chyba raczej bez różnicy u mnie, bo z karty non-rare. Jezu, też najniższa statystyka obrony. U mnie to będzie 35. Najniższa, tak? Czy najwyższa? Najniższa. O, statystyka najniższa obrony. Statystyka obrony to będzie dokładnie ten pan. Dobra, najniższa statystyka obrony wybrana. Ej kurde, póki co jest u mnie to dramat. Jest? Właśnie, złota karta. Złota karta, która jakby nie uwzględnia informów, czyli karty po prostu zwykłe, złote, non-rare. Chciałem po prostu wziąć złotą kartę, tak? Tak jest. Mam 5 złotych kart, z czego jedna jest świecąca. No to wybierasz sobie którąś z tych 5. Fenomenalnie. Fenomenalnie, dobra. Nikt mi się nie podoba. Tutaj jest fajnie, tutaj jest kurde. Jest fajnie. Najwyższa statystyka podań i to mi raczej tutaj nie będzie pasowało. A ja mam bramkarza, tak co w tym momencie zrobić? Lewa, dolna statystyka. Czyli najwyższa. Tam, gdzie normalnie masz podania, czyli najwyższa statystyka podań, czyli lewy, dolny, nie? Trzecia pozycja od lewej. Dobra. No okej, okay, połączy się. U mnie jest to 8-8, w razie W już mam jednego zawodnika na pełnym zgraniu, więc jest chyba całkiem git. Kurde, tam chyba u ciebie fajnie rozdaje, jak tak słyszę po tych... Nie, jest... Jest solidnie, kurde, no. Jest solidnie. Wybiera przeciwnik, okej. Okay. O! Dobra, ale tutaj już ten, bez taryfy ulgowej. Numer 3. Na pewno jesteś pewny tego wyboru. No chyba, że mnie przekonasz, że mam wybrać coś innego. Ja bym się zastanowił nad inną cyferką. Czyli trójkę odpuszczamy, tak? No. A jaką chciałbyś mi zaproponować, żebym ci wybrał? Czwóreczkę na przykład. No to w takim razie niech będzie piątka. W porządku. Chyba przegrałem Mind Games, tak mi się wydaje. Jaką masz pozycję? Mam pozycję SPO, ale chyba wybieram ławkę, tak mi się wydaje, więc chyba dobrałem mi po prostu tylko 5 zawodników na SPO. Jest tam coś wartego uwagi? Że tak... jest kilku fajnych zawodników, co prawda nie ma tu żadnych zawodników Team of the Season ani Team of the Year, ale jest jeden z uczestników tego eventu, no to... tych eventów. A weź sobie też piątkę, słuchaj. Piątkę? No. No dobra. No dobra. I będzie. Piąteczka raczej tutaj. Jest git, jest chyba w porządku. Git. Jest fajniusio, jak to było w jednej filmie. Dobra, o, tutaj jest przyjemnie. Mam dwóch zawodników, którzy grali na napadzie, jeśli chodzi o ostatni mistrzowski sezon Manchester United. Więc jest fajnie. Karta specjalna. Ikony się zaliczają pod karty specjalne. Zajebiście, słuchaj. Jest dobrze? Mhm. No to kurde, pięknie. Fenomenalnie, słuchaj. Fenomenalnie. Nie, powiem szczerze, gdybym miał troszkę inną formację, ten składzik wyglądałby o wiele lepiej. Najmniej gwiazdek sztuczek. Najmniejsze skillsy. No naprawdę, na taką pozycję. Cztery. Dobra, czyli mam dwóch z trójką? Nie, jednego z trójką. Czyli to jest ten kolega. Dobra, niech będzie. I tak tutaj raczej ubolewać nad tym nie będę. Nie oddało? O, nie oddało, mówisz? To nie był dobry wybór. Znaczy, to nie była dobra pozycja, żeby taką statystykę wylosować, niestety. Okej, okay, dobra. No to ci powiem, że kolejną statystyką będzie... Kolego... Najniższy zawodnik! I powiem szczerze, jak tak patrzę na tych zawodników, to jest potencjał na to, żeby ten pan do mojego składu wskoczył. Okej, okay, 6-8, 8-5, 7-9, 7-2, 8-2. Ja mam przyszłego zdobywcę złotej piłki, więc mi to pasuje. Przyszły zdobywca złotej piłki? Tak, jest. Karim Benizon? Nie. Nie? Wlachowicz? Nie. Też nie? Kieza? Zobaczysz. Okej, okay. Dobra. Co my tu mamy? Jest pierwszy zawodnik Team of the Season do wyboru, więc naprawdę git. Najniższy overall. Co to jest? U mnie będzie to 86. Jezus Maria, mam 4 numerów. Nie wiem, jak oni zbustowali te drafty, to jest... Też sobie ostatnio odpaliłem dla beki, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I naprawdę, to koło boostu nie stało. Ostatni dobry boost, kiedy pamiętam. To jak się układało serii drafty pełne ikon Optimus, nie? To było naprawdę przepiękne. I wtedy najlepsze, że nawet nie ogłosili tego, że te drafty są w jakikolwiek sposób zbustowane. A teraz specjalny event zrobili pod to i... Proszę. Wybiera przeciwnik. Nie. Możemy zrobić inaczej, bo kawałek nad tym jest losowanie, czyli wiesz, dajesz analog w lewo lub prawo i ja ci mówię stop. Dobra. Tak dla odmiany, bo już wybiera przeciwnik, bo dwukrotnie to możemy zrobić tak, że tak byłoby czyli lepiej. Po prostu mam przycisnąć i puścić, kiedy mówisz stop. Tak jest. Dobra, no to leci. Stop. Jest git? No. Chyba nie. Kurde, powiem ci, że mogło być... Mogło być lepiej, ale nie źle. No jest bardzo średnio. No ale dobra, niech będzie. Dobra, czyli u mnie się kręci. To samo, tak? Tak. To... Stop. Jest to kolega
niezbyt ciekawe, ale powiem szczerze, że tutaj akurat nie było jakichś wybitnych zawodników, to więc nie więc git. Dosyć. Dobra, u mnie zostaje do wybrania dwóch bramkarzy, cała obrona i SPD, czyli łącznie mamy zawodników 5, 6, 7. U ciebie też? U mnie została cała ławka teraz do zrobienia. No to jedziemy dalej. Po raz kolejny bez ciekawego wyboru u mnie. Najniższa statystyka podań. Będzie znowu bramkarze, czyli znowu to lewy dolny, nie? Lewy dolny po raz kolejny, dokładnie. U mnie będzie to 71. Chyba nie jesteś zadowolony. No, powiem ci, miałem lepszych zawodników do wyboru, no. najniższa statystyka strzałów. Oj. 59, god damn it. Mam nadzieję, że nie wybierasz na pasyka. 49, ale może nawet... No nie, no nie przyda mi się. Chociaż może się przyda, w sumie czekaj. Chociaż ten zawodnik też tak wygląda niczego sobie. Nawet, plus 6. Nawet połączenie jest, proszę bardzo. Jest chyba git. Troszkę będzie drewienko, jeśli chodzi o ten atak, ale jest chyba całkiem w porządku. O, dobra. Chłopie, no lepiej, żebyś coś dobrego wylosował. Dobra, to już ci powiem. Najwięcej gwiazdek słabszej nogi. To może siedzieć. Pięknie, dobra, świetnie wybrałeś, dziękuję. Bo mnie jest czwóreczka. Elegancko. U mnie jest czwóreczka, będzie tu ten koleżka tutaj. Kurde, obawiam się tego, że będę grał bez bramkarza. Znaczy, bramkarza oczywiście będę miał, ale obecnie mój jeden z dwóch bramkarzy ma overall 76, więc... No nie jest wysoko. Nie jest wysoko, dobra. Dosłownie. Nie jest wysoko, kręcę. I... Czekaj, najmniej gwiazdek sztuczek. O, na prawej obronie w sumie powinno być git. Dwie, dwa, trzy. Wow. No i proszę bardzo, zajebiście. Jest chyba dobrze. Zgranie jeszcze nawet będzie. Let's go. Tak, u mnie też jest git, u mnie też ładnie siadło. Dwie pozycje, trzy pozycje mi zostały tak, do wybrania. Trzy pozycje. No i dobra. Zobaczmy, czy da coś ciekawego. O, ten pan by sobie idealnie siedział po to, żeby ładne ten zgranie pan nam. Pan się również poszło. Największa statystyka fizyczności jest naprawdę dobrze, z tego względu, że jest, jednym punkcikiem... Jest, dobra, mam 286 i mogę sobie wybrać. Tak jest, jednak... Bardzo sobie... dobrze, bardzo dobrze. U mnie dobrze. Też jest bardzo dobrze, także fajnie, że po obu stronach wypadł jakiś ciekawy zawodnik. Dobra, i jest trzeba go oficjalnie potwierdzić, że najprawdopodobniej gram bez bramkarza. Na drugiej pozycji overall 79, a najniższy 76, więc kurde, jest dramat. Najniższa statystyka strzałów, czyli u mnie będzie to łapanie. Jest to pozycja 73. Najniższa statystyka obrony. Na środku nie. Obrony to chyba nie jest dobrze. O, oh, god damn it. Ja bym z nim pograł, naprawdę, tak, no nie. God damn it, u mnie też jest chyba niezbyt dobrze, chociaż, czekaj, bo ja mam na ławce. Tak jest! Dobra, ja mam na ławce jednego zmiennika. Widzicie obecnie zawodników, których powybieraliśmy. Dajcie nam sekundę, to wszystko poukładamy i zobaczymy, co ciekawego z tego się uda pokręcić. Ja już tu mniej więcej widzę kilka pomysłów na ułożenie tego składu. Dobra, u mnie wyszło 189 i jest nawet przyjemnie. Jest nawet przyjemnie, jest. Tylko problem mam tego typu, że stary, mam bramkarza, który najprawdopodobniej nie będzie bronić. Bramkarze w tej grze to jest... Powiem ci szczerze, że mam tak popierdoloną pomoc, że no to jest pomoc, niesamowite. Powiem ci też mam całkiem ciekawą, ale jakby... bardzo martwi mi moje skrzydło. Jedno. Mam tu jednego chłopa, po którym totalnie bym się nie spodziewał, ale przy overallu 89 ma tak wyrąbane statystyki na ŚPD, że to jest coś niesamowitego. Mam 100 zgrania jednak. Let's go. O, no i nice. Tutaj chłopie, oczywiście, że Payrasa trzeba wziąć na menedżerkę. I raczej chyba na początku meczu planujemy tutaj robić zmiany z tego względu, że ten składzik... Wydaje mi się, że kilku zawodników na ławce na pewno zaprezentuje się lepiej niż niektórzy zawodnicy z mojej ofensywy, więc na pewno kilka zmian na start pójdzie. To teraz najciekawsza rzecz, czyli... Na trzy? Tak. Raz, dwa, trzy. Mam kogoś. Mam też. Ty może akurat teraz nas znalazł. Nie. Jeden gracz. Po dobrych 40 minutach wyszukiwania postanowiliśmy wygrać pierwszą rundę i spotkać się w drugiej. Ale będą jak ja to przejebę. Zero presji. O kurde, składzik taki dość mocarny, powiem szczerze. Nie, miał gościa. O, to jest albo kozacko, albo mega, mega źle, bo jak są ogarnięci. Czekaj, możliwe, by też wygrywał. Runej, chociaż nie są, karny. Kurde, zlizuje, jaka fryzura w ogóle, na pastora. Dobra, prowadzę 1-0. Esasito. Nie! Oj, jest przypał. Przegrywasz? No. Dobrze. Oj, oj, oj. Nie, nie zrobiłem tego. Dobra, notka na dziś. Nie podawać bramkarzem ręką. Stary, to wiesz, to powinno być w tym ciasku z wróżbą. Tak. Oj, oj. Uuu, dobra, czekaj, bo ja tu lekceważę, a kolega właśnie mi garinczał na 1-1 strzela. Nie! A, nie! Nie, no co za gówno!
Comeback. Nie, muszę robić comeback. Nie. Point forma Mbappe. Czemu on też nie zagrał jakiegoś koła fortuny czy coś? Ja nie wiem. Ale będą ja jako boję dostaję w pierwszych rundach. Nie, to tylko będzie dowód na to, że wiesz, że youtuberzy oszukują, nie? Dokładnie. Że youtuberzy oszukują, bo pokazują tylko, wiesz, drafty, które wygrywają, a nie tak naprawdę wszystkie. Wychodzą na prowadzenie. Ale spokojnie, bez presji. Nie, jasne. Przecież on tyle trików robi, zostaw tę gałkę w spokoju. Nie powiedział nikt nigdy w burdelu. Przykro mi, ale nie w tym odcinku, niestety. Jak będziesz widział dwóch typów, nigdy widzisz tego nie. O, właśnie widzę drugą bramkę stracona po swojej stronie. O, o, dobra. Leć. Leć. Proszę bardzo, 3-2. Garincza. O, 3-1, 20 minut. No i stary, mówię teraz spocony pressing sobie włącz. Kurwa, tutaj mamy meczyk dla widzów, nie? 3-3. Szybszy niż Campbell. Dawaj. Krótki. 3-2. Dobra, 15 minut. 15 ty, ale minut. Będą jaja, hop, jak ty. 15 minut. Jak ty to ugasz, a ja przyjebie. Ponoć. Proszę bardzo. 4-3. Wayne Rooney. Ulala. Nie. Oj, to chyba będzie koniec złudzeń. Pusta bramka, kurde, no ty... 5-2? Lepszy, nie, 4-2. No, 4-2 właśnie. 4-2, ale... Woo! Dobra, u mnie 4-3. Też bym tak chciał. No i mam nadzieję, że w rewanżu już uda nam się wyszukać. To najprawdopodobniej nagramy wtedy, kiedy tych żetonów po prostu z Afryką nie będzie, z tego względu, że wiesz, jak ktoś się musi wykosztować, to tych graczy jest o wiele mniej. A teraz, jak każdy dostaje praktycznie po, nie wiem, 5-6 żetonów draftu za free, no to jednak... Większość społeczności korzysta z tego, żeby tam jakieś paczki na tocy sobie po prostu wydobyć. Także mega ci dziękuję za wzięcie udziału w odcinku. No i zapraszam oczywiście na kanał Alwina. Link na dole.